Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Battlefield Hardline. Jeszcze miałem na swoim dysku zapisany właśnie jeden z filmików nagranych jeszcze z bety i proszę bardzo, jest to filmik dla Was. Przy okazji dorzuciłem trzy takie małe klipy, czyli podzielony trailer z nowego trailera, który wyszedł, i oczywiście ten trailer wygląda wyśmienicie. Ja oglądając takie trailery w wykonaniu DICE, tutaj Visceral, no to no, muszę Wam powiedzieć tak, no zawsze one wyglądają fantastycznie. No, nie wiem, chociażby ta gra mogła być, nie wiem, jaka ciulowa, ale te trailery mają naprawdę wypasione. No, mamy oczywiście nadzieję, że tutaj wszystko będzie w porządku. Dobrym sygnałem był fakt, że przeniesiono premierę ze względu na jakieś tam błędy, które chciano poprawić, tak żeby nie wyrzucić po prostu od razu jakiejś, no, gry, która będzie niegrywalna. No miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Fajnym faktem oczywiście też było to, że ci, którzy nie wiedzą, właśnie specjalnie udaliśmy się do San Francisco, kilku takich większych youtuberów, ja co prawda do nich się może nie zaliczam, bo to głównie byli youtuberzy zagraniczni, i tam my mogliśmy sobie przetestować na spokojnie Battlefield Hardline i także wysłuchano naszych opinii, czy i co byśmy zmienili. Tak więc bardzo fajna sprawa, tak więc no zobaczymy co tutaj będzie. Kolejny oczywiście tutaj urywek tego, co będzie dostępne. Wybaczcie, że tak to podzieliłem, no ale nie chciałem tutaj, co prawda otrzymałem pozwolenie o to, żeby wykorzystać ten klip, ale też nie chciałem go wrzucać w całości, żeby no po prostu nie mieć jakichś dziwnych nieprzyjemności. Wolę być ostrożnym i chuchać na zimne. Chciałem Was także przy okazji, jeszcze powiem oczywiście o tym, kiedy się zaczyna premiera. 17 w północnej Ameryce, a 20 marca w Europie, tak więc no jeszcze troszkę musimy poczekać, dużo nie zostało, ale zawsze jestem ciekaw, czy na IM czasami nie będziemy mieli możliwości spotkać się właśnie z tąże grą. Chciałem Was zaprosić jeszcze dzisiaj oczywiście na live'a z Battlefield 4 na PlayStation 4. Do tego będzie Open Lobby i w trakcie którego rozlosowane będzie 5 koszulek z Battlefield 4. Związane jest to oczywiście z wydaniem Premium Edition Battlefield 4. Przysłano mi takie koszulki, tak więc z miłą chęcią Wam je tutaj oddam. Konkurs będzie polegał na tym, że będziecie musieli mi włożyć kosę i 5 pierwszych osób, które włoży mi kosę w plecy, ja sobie zapisuję i do tych osób będzie wysłana paczuszka właśnie z jedną z koszulek. Tak więc zaraz po tym, jak mi włożycie kosę, ja oczywiście będę miał te niki zapisane, żeby to potem zweryfikować, to te osoby muszą mi napisać wiadomość na PlayStation 4, że właśnie to jest ta osoba, która włożyła mi kosę, że chciałaby ona koszulkę, i podać oczywiście adres zamieszkania, gdzie ta koszulka ma zostać wysłana. Tak więc bardzo prosty. Oczywiście pamiętajcie o tym, bo zawsze są jakieś pretensje o to, dlaczego tu, dlaczego nie tam, dlaczego tylko tyle, dlaczego w taki sposób konkurs. Ja akurat jestem w szkole, w szkole to może nie, ale ja jestem, teraz mam kolędę i takie tam pierdoły. No niestety, słuchajcie, no nie dogodzę wszystkim, tak więc muszę w jakiś sposób to zrobić. Więc no weźcie na wstrzymanie, ci, którzy będą mieli pretensje. Tu jeszcze na sam koniec krótki taki właśnie urywek z tejże, z tego trailera. Oczywiście wygląda on rewelacyjnie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. 21. kanał YouTube. Zapraszam do Open Lobby. Ja będę Wam podawał na Facebooka, a także na YouTubie będziecie mogli zobaczyć, jaki serwer, i będziecie się tam po prostu wbijać. Dobra, trzymajcie się. Cześć.